Ja chyba dzisiaj zrobię sałatkę, żeby mieć już z głowy. No, także tu proszę, tutaj drugi agencik. Teraz czubokle. Nie. Dacie oddaj. Myślę, że jest po prostu okej. Okay. No nie jest to jakiś szał. Nigdzie nie ma koszyczków, także... Stoicie tak naprawdę na słowo honoru. Także ja... Cześć, dzień dobry, witamy się w piątek, jest przed 10:00, więc dawno tak wcześniej nie zaczynałam filmu, ale tak jak wspominałam, był już kurier, przywiózł łóżko, więc zaraz zabieramy się za złożenie tego, żeby już później zająć się tym, co faktycznie mamy do zrobienia, bo Marcin ma tam jeszcze jakieś firmowe sprawy do ogarnięcia. Ja chyba dzisiaj zrobię sałatkę, żeby mieć już z głowy, bo i tak pod koniec świąt już nikt na nią patrzeć nie może. A tak to dzisiaj chociaż będziemy mieć obiad. I co? I no wygląda na to, że chyba w niedzielę pójdziemy do moich rodziców, a w poniedziałek pojedziemy tam do Marcina. No, tam już załączona oczywiście straż policyjna. Także, o, proszę bardzo, tutaj w tym kartonie dużym jest łóżko. W ogóle, że to się zmieściło w taki kartonik. Tutaj mamy materac, zobaczymy jakiej on będzie jakości, ale po prostu był, nie opłacało się kupować bez materaca, więc dobraliśmy. Tutaj mam jeszcze Zalando i Mojito do nagrania. HM jest do odesłania dzisiaj. I to proszę bardzo, moi agenci, jacy już dzisiaj zdążyli zrobić bałagan. Czy pisamy Śmizago? Ale masz z psem patrolem bardzo ładną. Nie, Śmizago chcę. No, także tu proszę, tutaj drugi agencik, tutaj bałagan, który właśnie musimy posprzątać. No. I łóżeczko zaraz wyjeżdża. Tak, Mikołaj? Tak. Tak. Ale za mały się. Mikołaj, skręcasz łóżko? Ja chcę skręcać łóżko, nie ja. No, i taka to jest właśnie robota. Uważajcie z tym śrubokrętem, bo zaraz sobie krzywdę zrobicie. Dawaj, brat, dawaj. Nie. Dawaj. Nie. Dawaj. Nie. Dawaj śrubokręt. Nie. Tacie oddaj. Nie. Kościel. Nie ma jeszcze. Czekaj, leci Miki do jego łóżka. Jak ci się podoba? Fajne? Tak. Będziesz tutaj spał? A gdzie jest kościel, mamuś? Pościel zaraz obleczemy. Położymy prześcieradło, tak? Jak się skręcało to łóżeczko? Znaczy się, powiem tak, no było tam parę takich fuck upów. W ogóle pierwsza rzecz, jakiej ja nie zauważyłam na zdjęciu, to są te takie ala plastikowe jakieś blaszki, których w tamtym łóżku nie mamy i które mi się nie podobają. Ogólnie na pewno lepiej jest rozwiązany stelaż, bo on jest taki, czekaj Filip. Bo stelaż jest na takich wbitkach i tutaj nie wbijacie śrub, tylko tak jakby to wklikujecie, więc to jest spoko.
No jest takich trochę niedociągnięć, jak gdzieś tutaj na przykład są nie do końca dobrze wyszlifowane deski. No ale to łóżko kosztowało razem z materacem 480 zł, a niektóre tego typu łóżka dobijają w internecie w cenie 2000, no więc tutaj jest coś za coś. Zdecydowaliśmy się na wersję z materacem, bo było 50 zł różnicy i po prostu zobaczymy, bo ten materac niby on ma się gdzieś tam do tych 72 godzin podbić. Po prostu zobaczymy. Jeśli stwierdzimy, że ten materac jest cienki, no to wymienimy sam materac. No i tyle, no. Jak za tą cenę, myślę, że jest po prostu ok. No nie jest to jakiś szał, ale najważniejsze. Miki, podoba ci się nowe łóżko? Podoba ci się nowe łóżko? No, także... To tyle w temacie łóżka, idziemy robić sałatkę. Jak możecie zauważyć, sałateczka się robi. Tutaj mam jeszcze kurczaka podsmażonego, zaraz go dodam do sałatki. I tutaj mamy fasolkę, kukurydzę, ogórka kiszonego, paprykę, na dole jest ryż, kurczak, majonez, keczup, sól, pieprz. No i będzie ekstra. Wiecie co, ja oficjalnie stwierdzam, że nie jestem normalna. Jest godzina 20:15, leje deszcz, a ja właśnie wsiadłam do auta i jadę do Pepco, bo stwierdziłam, że ja mam przecież dwójkę dzieci, a jeden koszyczek i jadę teraz do Pepco z nadzieją, że będą jeszcze jakieś małe koszyczki, żeby kupić Mikiemu. I jeszcze jak zdążę, to wejdę do Action i zobaczę, czy była dostawa dywanów, żeby kupić im do pokoju. Także jadę z nadzieją, że nie zamkną mi sklepu przed nosem i że jeszcze kupię koszyczek. No po prostu matka roku. Ja się zawsze dziwiłam, jak pracowałam w sklepie ludziom, którzy jeżdżą na ostatnią chwilę po takie rzeczy, no bo przecież nie od wczoraj wiadomo, że są święta i w tym roku jestem to ja. Kurczę, wiecie co, jestem w Action i problem jest taki, że nigdzie nie ma koszyczków, także idę jeszcze do Teddy, może tam coś znajdę, ale mam dywan do chłopaków, także chociaż tyle, także lecę do kasy i szukamy dalej koszyka. Dobra, pół tego vloga będzie z samochodu, no ale trudno, leje deszcz na dworze, nie da się nagrywać. Misja zakończona sukcesem, mam z tyłu dywan, a jeśli chodzi o koszyczek, to mam takiego śmiesznego zajączka, bo jedyne inne co znalazłam to były takie duże koszyki, na taki duży nam niepotrzebny, chciałam coś dla Mikiego, więc kupiłam takiego zajączka, podjadę teraz jeszcze do apteki kupić syrop, bo w naszej nie mają w hurtowni. W sumie nie wiem, czy nie mam jedną hurtownię, czy różną. Tak czy siak kończy nam się ten syrop na kaszel, a nie chcę przez święta zostać bez syropu, więc jeszcze podjadę tutaj do takiej całodobowej, w której zazwyczaj jest wszystko. I chyba pojadę też pod Lidla po jakieś winko i może jakieś kwiatki kupię do wazonu, bo już jutro nie chcę chodzić po sklepach. A powiem wam, że mam dzisiaj taki dzień, jak ostatnio chwaliłam Mikiego, że jest grzeczny, to teraz ma jakąś fazę, że leje Filipa i tylko się go spuści z oczu i po prostu go leje, także jest wesoło, także jadę, bo już jest prawie 21, no, do boju. Dobra, już dojechałam pod klatkę i zastanawiam się, jak zawsze wszyscy to robią, że im nie spada aparat, bo stoicie tak naprawdę na słowo honoru. Także ja pakuję tutaj te swoje zakupki, syropki i w ogóle w tej drugiej aptece dostałam ten syrop, także spoko. Pakuję swoje trunki,
koszyczek. W Lidlu jedynie żonkile upolowałam, także to też. Zabieram ten dywan z tyłu. Jeszcze jak się zabiorę, to wodę zabiorę jeszcze, jak zaraz będę szła z psem i lecę do góry. Także... Dobrze, ja już wróciłam, teraz sobie rozpakowuję swoje żonkile i jeszcze tutaj resztę zakupów. Na koniec jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jutro, czyli w niedzielę, filmu nie będzie. Niech każdy spędzi sobie ten dzień w spokoju, w gronie rodzinnym. Także postanowiliśmy, że w niedzielę film się nie pojawi, natomiast od poniedziałku filmy będą się pojawiać o godzinie 18:30 i po prostu zobaczymy, czy Wam się ta godzina na stałe spodoba, czy po prostu po jakimś czasie wrócimy z powrotem do tych porannych filmów. Z tego miejsca chciałam Wam jeszcze życzyć wszystkim wesołych świąt, abyście po prostu odpoczęli, spędzili miły czas z najbliższymi Wam osobami. Także dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i widzimy się w poniedziałek o 18:30. Do zobaczenia. Pa!